Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, witam was już w kolejnym odcinku. Zagrajmy grę pod tytułem Mountain Blade Warband na modyfikacji Anno Domini 1257, tak jest. No i cóż, ludziska, jak widzicie są tutaj X-y i pewnie się teraz zastanawiacie, czy tutaj Weiser poszukuje skarbów, czy może tutaj w tym miejscu UFO wyląduje. Nope, nic z tych rzeczy. Ludziska, mamy wojnę, niestety jest jedna wielka tragedia. Tutaj się odbyła w tym momencie, ponieważ nowa frakcja nam wojnę podjęła. Pewnie od tej strony się zastanawiacie, że Norwegia. Nope, to nie jest Norwegia. By podjęło nam wojnę to ogromne dziwactwo, tak. Królestwo Aragornu, potęga w tej grze. GG, Weiser to ma szczęście. Woohoo! Nice. Super, super. Polecamy takie rzeczy, polecamy. Więc tak, ogólnie rzecz biorąc, powiedziała nam wojnę potęga. Królestwo Aragornu. Z czym to się wiąże? Prawdopodobnie ze sporym wpierdzielem, aczkolwiek to było dziwne, ja wam to muszę powiedzieć, bo ja tutaj sobie właśnie, jak już mówiłem, poza odcinkiem chciałem tutaj sobie właśnie być przy tym zameczku i tak sobie patrzeć, aż on nam tutaj będzie powiększał ludzi. Troszeczkę już się nam więcej ludzi zwiększyło, tak, w garnizonie. No i patrzę i nadchodzi tutaj kampania, niewielka kampania, fakt faktem, bo udało mi się ich pokonać, nadchodzi kampania Aragornu, to ja myślę, god damn it, oni pewnie tutaj z Norwegami będą walczyć. A ja patrzę, a moja wioska jest plądrowana. Co się okazuje? To ta niewielka kampania Aragornu nam powiedziała wojnę. I ona nam powiedziała wojnę z nienacka. To nie jest taka wojna typu właśnie, że ohoho, wysyłam ci dyplomatę i teraz walczymy ze sobą. Nie, to była tak z nienacka, ponieważ nawet nie miałem żadnego alertu, że wypowiadałem nam wojnę, tylko tak z nienacka nas atakują. Oni są sprytni, wiecie czemu? Bo oni właśnie atakują te mniejsze, słabe królestwa. I oni mnie chcą całkowicie zniszczyć. Ale nie damy się, ja ich tutaj dostali w pierdziel, tak, pokonałem ich. No i właśnie sporo mieli jakiś tam więź, więc wziąłem ich też do oddziału, wcieliłem. No i ogólnie rzecz biorąc, jakoś nam się ludzi skałdało. Ja tutaj jeszcze rozdam oświadczenie. Zaraz wam popowiadam również co jak, ponieważ jak w ogóle w tym Outlandzie bardzo niewiele dni minęło. No z tego powodu, że właśnie podzieli nam wojnę, postanowiłem sobie z nimi tak zawalczyć. No i zacząć odcinek, no bo to się robi bardzo ciekawie. Zaraz wam powiem, jaką strategię na dzisiejszy odcinek obierzemy, no bo sytuacja jest dość nieciekawa. Przede wszystkim mamy też inną nazwę naszego Imperium, tak? To jest od dzisiaj to jest Imperium. Jeszcze Imperium tego nazwać nie można, ale spokojnie, w przyszłości będziemy potężnym Imperium. Imperium Zjednoczonych Husarów. To mi jeden z widzów właśnie napisał nazwę, tylko że było z Królestwem Zjednoczonych Husarów. Ja postanowiłem, że zmienimy sobie nazwę na Imperium, ponieważ moim zdaniem lepiej to brzmi. Wiem, że cała masa w ogóle ludziska pisaliście mi propozycje na te nazwy Królestw. Dziękuję wszystkim za te propozycje, naprawdę było ich cholernie dużo i się naprawdę zastanawiam, ale jednak wybrałem tą nazwę, więc dziękuję ci bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Więc mamy taką nazwę, no i też mi ktoś napisał, żeby w końcu nazwać się teraz królem, tak, no jaki książę, teraz będziemy królem, Weiserem. Jeżeli macie też jakiś fajny przedrostek, jakbym mógł się nazywać, może nie król, ale jakoś inaczej, to moglibyście napisać, bo król to już, wiecie, jest taka skana nazwa, a może jakoś inaczej, to moglibyście mi napisać. Tak, i postanowiłem, że tej wioski nie będziemy dawać żadnemu z naszych NPC-ów, z tego powodu, że chcę tę wioskę dla siebie zachować, ponieważ ta wioska, przed chwilą było rozliczenie, chyba 24, i ta wioska daje ogromne finanse. Ta wioska daje 4000 na plusie, więc trzeba będzie o nią dbać i nie będzie można dopuścić, żeby nam ktokolwiek ją splądrował. Więc zamek i wioska będzie dla mnie, bo chyba 4000... Nie. Tak, 4200 chyba na plus wyszedłem z zamku i z tego. Jest też taki fajny myk, że te farbiarnie właśnie jeszcze z Polski mi zostały, całkowicie o nich zapomniałem. No i na też mi troszeczkę dałem pieniędzy, więc jest całkiem okej. Ale musimy ludziska zmienić strategię. Musimy jak najszybciej zgładzić szkotów, wiecie dlaczego? Szkocji został tylko właśnie ten zamek i to miasto. To nam bardzo ułatwi sprawę, ponieważ jak zajmiemy sobie ten zamek, a z racji tego, że tutaj w takim razie prowadzenie królestwa jest bardzo proste, z tego powodu, że tutaj garnizon nam się z automatu uzupełnia, no to ludziska. Musimy jak najszybciej zająć szkotów, zajmiemy sobie teraz w tym odcinku prawdopodobnie ten zamek. Jak nam się nie uda, no to w następnym odcinku dobijemy, bo raczej wątpię, że za pierwszym razem nam się udało. Ale może jak będzie dobra tutaj... będzie udogodnienie terenu po naszej stronie, no to jest szansa, że naprawdę uda nam się to zająć, bo
W zwarciu naprawdę bardzo potężnie walczymy. I wiecie dlaczego? Właśnie tutaj już idą gnoja. Uciekają przede mną, haha, zostaliście pokonani, nuby. W ogóle jak patrzyłem na twarze tych lordów, bo tutaj jest ten taki obrazek, to same muslimy tam są, goddammit, i dobrze, niech dostają w pierdziel. No, musimy jak najszybciej zająć, żebyśmy mogli odpierać te ataki Aragornu, więc tutaj chcę to zająć i przy okazji będę miał wioskę, więc dojdzie nam raz, dwa, trzy, czterech, pięciu nowych lordów, więc będzie okej. No i trzeba będzie też pojechać do jakichś miast angielskich czy innych i porekrutować trochę tych NPC-ów. No i powinno być okej. Ty nie uciekaj tylko do zamku tego. No, goddammit, już się wystraszyłem, dobra. Więc, ale wiecie co? What the fuck? Co? Co? Tu się... Nie, wiecie co? Okej. Dobra, od dzisiaj już jestem w stanie jednak zmienić moje zdanie i dyplomacja w tej modyfikacji się... To jest gorzej niż w cywilizacji piące. W cywilizacji piące... O Jezus. Co tu się prawia? Kampania wojna dostała w pieprz ode mnie. Czterech... Pięciu lordów dostało ode mnie w pieprz. I oni chcą pokój. Wow, panowie, GG, to wam się wojna powiodła, ale to dobrze, bo wiecie co? Oni jako pierwsi otwierają zawarcie pokoju, więc wychodzi na to, że jestem frakcją zwycięską. Więc tutaj, proszę bardzo, władza Vicera tutaj wzrasta do góry. Dobra, zaakceptujemy od razu, wiecie co? Ja tutaj nie będę się z nimi targował, bo jeszcze jestem z moim królestwem i rzeczywiście jakby wojna trwała dłużej, to by pewnie nas pokonali, bo nie całą swoją siłą oczywiście na mnie nie ruszyli takie wielkie królestwo, więc zaakceptujemy to. I tyle, tak, o właśnie, mamy prawo do panowania, no bo to, no mamy zwiększone, tak, bo to oni nam wzięli. Ludziska, zajebiście! Wow! No to skupiamy się teraz tylko na nich. Tutaj też drabiny na szczęście, o tyle dobrego. Dobra, czemu już wioski nie będzie plądrował? No to super. Wow, dostali w pie... Okej, okay, to była komiczna sytuacja, no ale okej, okay, dobrze, że to nagrałem. Fajna sprawa. No więc dzisiaj spróbujemy ten zamek zająć i temu już tutaj byśmy tą prowincję komuś dali. No i Szkotów będę chciał całkowicie wybić, żeby ich jak najszybciej właśnie odtrącić, bo nie będę chciał się bić z Norwegią. Zaraz zrobię taki myk, jak ten zamek zajmę, jak nie zapomnę, to wyślemy jakiegoś dyplomatę do właśnie Anglii i powiemy, że tam damy mu jakieś pieniążki chyba i żeśmy prowadzili sobie relacje, że mi wojnę nie powiedzieli, no bo z Anglią to na razie wojny nie będę chciał mieć. No dobra, prowadzimy żołnierzy do szturmu. Nie zwróćcie uwagę, okej, mamy dzień, zarąbiście. I ten zamek jest dość... O ja pierdziele, jaki on jest epicki. No ludziska, teraz mamy ciekawe odcinki, muszę powiedzieć. O kurde, to jest taki gród drewniany. To jest taka jakby wioska wikingu, wiecie? No, podoba mi się to. Jest tylko jedna brama, więc wiecie co? Prawdopodobnie uda nam się nawet i za pierwszym razem zająć to, więc... Jest dobrze, Henry idzie. Henry do boju! Tak, Henry ma teraz lepszą zbroję, bo miał chyba 15 punktów siły. Bo jeszcze jak walczyłem z Aragornem, to dostał level wyższy. Dobra, wy tam próbujcie się przebić, a tutaj będę do tych gnojów strzelał. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie jest bardziej komfortowa sytuacja. W sumie tutaj spróbujemy tego jeszcze ściągnąć. Dobra. No tam jeden jego mój spadł, to ja wiecie co go teraz zabiję, żeby tam później nasi się jakoś głupio nie bagowali. Okej, tutaj są, no dobra. Mury są dość niskie. Wow, no to jest dość specyficzne ułożenie tego zamku, muszę powiedzieć, naprawdę. Ale to dobrze, bo to wpływa na o wiele ciekawszą rozgrywkę. Dobra. A czy ja do niego tak sięgnę? Halo? A. Szkoda. Dobra. A, powybijamy ich sobie tak i będzie okej. O mój Boże. A, fuck. Wiecie co? Nie, dobra. Za dużych jest. Okej, nasi już chyba pomału wbijają, bo widzę, że zielone napisy zaczynają tutaj doskwierać na ekranie, więc jest fajnie. Podoba mi się to. No muszę powiedzieć, że z gitara. Kurde, też muszę Luiskam podziękować za to, że tak oglądacie tą serię. Znowu w ciągu dwóch, trzech dni chyba wbiliście ponad 1000 wyświetleń pod odcinkiem, więc wow, dziękuję. Cały czas wyświetlenia wzrastają i zapewne będziemy jeszcze dość długo tą serię z tej modyfikacji nagrywali, bo wreszcie się dzieje coś ciekawego. Ja szczerze mówiąc, jak byłem w Królestwie Polskim, to w sumie w Księstwie Polskim, to nudziłem się dość mocno, już przez jakiś czas. A teraz, no, jest naprawdę bardzo ciekawie. Zobaczcie, co się dzieje, jaki rozpierdziel. No więc dziękuję wam, Luiska, że oglądacie tą serię. Oczywiście po tej modyfikacji, jak już skończymy nagrać, to będziemy lecieli z modyfikacją Ogniem i Mieczem. Znaczy nie z modyfikacją, tylko właśnie oficjalnym dodatkiem Mountain Blade'a.
jakim jest ogniem i mieczem, więc będzie dość ciekawie. Dobra, my ich sobie tutaj tak ładnie powybijamy. Okej. Mhm, pięknie. Dobra, powybijam tych oczywiście właśnie kuszników na tyłach z tego powodu, że to oni zwykle nam najwięcej obrażeń zdają. Wiecie co, chyba nam się uda spokojnie zająć ten zamek za pierwszym razem. To mi się podoba. Kurde, to ja myślałem, że te oblężenia są takie trudne, że garnizon trzeba będzie jeszcze samemu tutaj uzupełniać. A to wychodzi na to, że prowadzenie królestwa jest bardzo łatwe. Wystarczy troszeczkę ogarniać charyzmę, żeby mieć dużo jednostek, sporo mieć renomy i heja banana, lecimy do przodu. Więc jest całkiem okej, no muszę powiedzieć, naprawdę. Dobra, Henry jeszcze się nam utrzymuje. Nowa zbroja daje radę. Gdzie jest tą halabardą? Proszę tak nas nie atakować, okej, włócznik. Niech ginie. Dobra. Nasi się pobagowali w kątach, nie. Okej, teraz z tej strony ich wybijemy. Wiecie co, ja tarczę z hantek, mieczem dwuręcznym właśnie pierdyknę. Nie będzie zmiłuj się. No pójdziemy sobie troszeczkę, jak widzicie, w ogóle teraz bronią dwuręczną troszeczkę mniejszy damage zadaje. No to jest tym spowodowane, że mam tylko 159 punktów tutaj. A w broni jednoręcznej fakt faktem mam ponad chyba już 200, nie jestem pewien. Więc troszeczkę sobie podskillujemy broń dwuręczną i będzie ok. No widzicie, niby broń dwuręczna, a muszę ich bić po 2-3 ciosy. Więc nie, nie, podskillujemy sobie troszeczkę tutaj. Wszystko nie pięknie, rozpierducha jest. I tak, Luiska, zostaniemy sobie przy limicie tych 150 jednostek na bitwę, bo naprawdę gra jest o wiele lepszej jakości. Nie zacina się nic ani tak dalej. Jednak fakt faktem, 300 jednostek na jedną kartę graficzną to jest za dużo, wiecie. Zdecydowanie jest dużo. Dobra, oni się respią tutaj za tym takim budynkiem śmiesznym. O ty, kurde, on się dobrze bije. Dobra, z kusznikami nie powinno być problemów żadnych, będziemy biegać dookoła nich, to nie będą nas trafiać. No okej, pięknie, panowie, gincie. O shit, dobra. Okej. No to come on, ktoś mnie za plecu strzela. Mam nadzieję, że zaraz nie umrę. Też w ogóle jest fajnie to zrobione, bo dookoła całego tego dziedzińcu jest fosa. Fajnie to wygląda w tle, jak widać. Naprawdę świetnie. Dobra. Okej. Okay. Dajemy sobie radę w zupełności, naprawdę. Jest dobrze. Raczej chyba nam się uda za pierwszym razem zająć. Będziemy mieli dwa zamki. Od razu zamek oczywiście dajemy naszemu jakiemuś NPC-owi. Myślę, że damy chyba jakiemuś NPC-owi, który będzie miał fakt faktem najwięcej przywództwa i zarazem charyzmy. No z tego powodu, że od razu będzie mógł sobie mieć sporo ludzi w oddziale. No, no i jak już mówiłem, weźmiemy, wyślemy dyplomatów do Anglii. Damy troszeczkę pieniędzy i będzie okej. Okay. Myślałem, że mojego uderzyłem, się tak zdziwiłem. No ale na szczęście nie. Dobra, idziemy tamtych wybić. No tutaj mamy 400 ludzi po stronie wroga, więc fakt faktem oblężenie będzie dość długie. No ale w tym odcinku, jeżeli uda nam się za pierwszym razem to wszystko ładnie powbijać, no to raczej powinniśmy już tutaj przyznać tą prowincję jakiemuś naszemu i będzie okej. Też właśnie zobaczę, kto będzie miał najwięcej tego przywództwa, jak już mówiłem. I wtedy danej osobie przyznamy. To jest bardzo fajne, bo z oblężeń założyłem, że NPC-owie zyskują bardzo dużo doświadczenia. No i często też właśnie levelują w górę. Więc jest to bardzo okej. No i co, wbijam ostatnich wrogów, więc wychodzi na to, że tutaj fale wszystkie zostały rozbite. No ale gramy po 150 ludzi, więc będzie zapewne jeszcze druga tura oblężenia. Bo wbiliśmy tutaj... Nie, to już? What? Okej, okay, wiecie co, mamy epickich ludzi, naprawdę. Nie wiem, czym to jest podobać, czy to dlatego, że mam na maksa przywództwo rozwinięte i oni się tak dobrze biją, czy cholera wie co. No ale są zajebiści, tyle wam powiem, naprawdę. No, ale to dobrze, okej. Okay. Weźmy, patrzmy tutaj jednostki, które są troszeczkę lepiej uzbrojone. A kawaleria też nie będzie. No, łucznicy nam się przydadzą. Chociaż nie, jak nie mogę garnizonu zostawać, to lipa.
Rycerz jak najbardziej. No, te lepsze jednostki sobie weźmiemy. W sumie, jeżeli zostanie jeszcze kilka fajnych jednostek, to wyrzucę tych bandytów, których mam w oddziale. I powinno być okej. No, całkiem przyzwoite tutaj są jednostki, muszę przyznać. Tutaj fajnie w te jednostki skandynawskie toporników i ogólnie łuczników i kuszników są zarąbiste, wiecie? Naprawdę, są świetne. Podoba mi się ich ogólnie, że biorąc wygląd, no i to, co robią na polach bitwy. No kurde, to są jeszcze fajne noski. Dobra, wywalimy. Piratów zwolnimy i tam byli jeszcze... Riderzy. Weźmiemy, walimy też. Dobra. Tak, wybaczcie, że teraz będzie troszeczkę długo trwało, ale jednak chcę tutaj jak najlepiej, żeby mój oddział był wyspecjalizowany, bo jak widzicie, dobry dobór jednostek pozwala nam naprawdę na zniszczenie wroga z polu bitwy. A to proszę bardzo, tu mamy kalekę. Nogi mu odcięło. No, no cóż, nie będziemy chyba brać kaleków do naszego oddziału. Dyskryminacja, te sprawy, wiecie, ludzka, to jest wojna, to nie możemy brać słabych jednostek. Okej, jeszcze jakieś trzy jednostki lepsze wezmę i starczy nam. Dobra, halabarnika weźmiemy i... Jeszcze senior rycerz. O, dobra, weźmiemy jeszcze senior rycerza. Walimy troszeczkę tych bandytów. Dobra. Okej, no. Więc to by było na tyle. Tutaj mamy tego dalej Szkota. Szkocja wychodzi na to, że jest dość biedna, z tego powodu, że coś nie chcą zaproponować mi propozycji, jeżeli chodzi o właśnie... O zwolnienie go z oddziału, tak? Nie chcą dać propozycji z hajsami. Więc tak, wybaczcie, złapałem laga mózgu, ale już jest okej. No dobra, na razie... O. Ja zdecydujemy o tym później, bo będziemy oczywiście dawać jednemu z naszych ten zamek. Zobaczmy w ogóle, jak on wygląda w środku. O, niby zewnątrz... A nie, w sumie tak, bo ten budynek jest kamienny. To w sumie jest wszystko okej. To są ladyce. Ja bym je chętnie zgwałcił. No, co pewno będzie tak w innych modyfikacjach, że jak podejdziemy, to będzie... O, wypuść! Bo jak nie, to się relacje po... Dobra, wypierdzielaj. Ta jest fajna. Dobra, idź, oczywiście, niech będzie. Ale te zostały, z tymi na razie nie będę gadał. Te pójdą do gwałtu, wiecie? Więc tak zostawimy sobie. No dobra. No dobra, 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 okej. Zarąbisz ten zamek, jest, podoba mi się bardzo. Fajny jest. Jest jeden z ładniejszych zamków, jaki widziałem w tej modyfikacji. Jest świetny, dobra. No i tutaj dokładnie działa na tej samej zasadzie. Mogę tutaj też sprzedać więźniów, znaczy mogę tutaj zostawić więźniów, ale nie będę tego robić, sprzedamy ich. Dobra. Wybierzmy kogoś, kto będzie tutaj miał najwięcej charyzmy. Kto tu jest najbardziej oświadczony? 9, 5... Kurde, kiepsko z tymi naszymi NPC-ami, wiecie. Rozdamy jeszcze doświadczenie, płacimy 10 tysięcy, sporo. Za oddział, no ale faktem, za doświadczenie się płaci sporo. Ale mamy bardzo fajne właśnie bonusy z tego powodu, że jesteśmy królem i dostajemy sporo pieniędzy, więc nie powinno być aż tak źle. Ewentualnie będziemy mogli jeszcze, znaczy no wiosek też nie chciałbym za bardzo plądrować, bo one będą do nas należeć, więc głupie by było to. Psucie wiosek. Dobra, okej, okay. John, ile masz charyzmy, a raczej przywództwa? 1 punkt, o kolego, to ty na razie nie możesz dostać tego. Henry był chyba dobry. Henry 2 punkty ma. Nie, on miał tylko dużo siły. Ja komuś szedłem w dużą liczbę chyba charyzmy, wiecie? 2 punkty, kurde, kiepsko. Yasir.
3 punkty, dobra, Jasir mógłby dostać. Charles? Panie Charles? 4, okej, Charles dostanie w takim razie ten zamek, bo ma najwięcej przywództwa. No to już jest taki lepszy lord, w sumie 4 punkty. No to w sumie nie wiem, czemu szedłem. Dobra, Charles, będziesz miał to. Okej, okay, jest zadowolony, wspiera mnie. No, wspieraj tutaj moje piękne rządy króla Vicera i będzie ci się dobrze żyło. Oj, jaki ma fajny herb. Aha, mamy pierwszego lorda Luiska. Mam nadzieję, że będzie szybko tutaj garnizon zupełniał. Nam mamy 215 ludzi, czyli mamy praktycznie całość. I wiecie co, zajdziemy sobie do Glasgow prawdopodobnie. Ma już tutaj 80 ludzi na wstępie, więc kurde, nie wiecie co, ta modyfikacja jest łatwa. Wioskę też damy, ale wioskę damy jakiemuś takiemu słabszemu lordowi naszemu. Znaczy NPC-owi póki co. No bo wioski chcę dać ten słabszym właśnie, a te lepsze zamki miasta dać właśnie moim. Ewentualnie mógłbym zrobić coś takiego, że Stirling jakbym zajął, to bym wziął dla siebie, a... No nie wiem, czy to mogę oddać ten zamek z powrotem, nie jestem pewien. Chyba można było oddać, ale... Gdzie, co i jak, to nie mam pojęcia. I tak. Zwerbuję sobie tutaj kogoś. Okej, dziękuję. Pojedziemy do tawerny, zobaczymy, czy jest tutaj pośrednik okupów. Jest Helmet Merchant. No, ale on ma tutaj gorsze te... zbroje. Te helmet, prawda, ma ładniejsze, ale nie. Nasze jest niespotykane praktycznie, więc nie chcę. No dobra. No nie, no musiałeś mnie zaczepić, goddammit. No i muszę na ciebie czas marnować. Już, do widzenia. Okej. Dobra, ja tutaj szukam tylko... pośrednika okupów. Jest tutaj? Jest podróżnik? No ale niestety pośrednika okupów chyba nie spotkamy. Niestety. Dobra, bierzemy kolejne osoby. 3 osoby nam możemy wziąć. Pathfinder. Helgę możemy wziąć. Jest ona wyznania prawosławnego. Najgorsze jest to właśnie, że nie są różnego wyznania. Jak się bijemy na przykład z takim Aragornem, to jest szansa, że na przykład jakiś taki Mongo może odejść ode mnie, pójść sobie do nich, goddammit. Dobra, weźmiemy ciebie. Kurde, miejsce nie. No to fajnie, Vicer, żeś to opracował. GG. Dobra, jakie są jednostki? Dobra, wezmę 3, już wszystkich wezmę. Którzy tam byli dostępni. Ten jest zarąbisty. O Jezus, i straciłem. Kurde, jestem ciekawy, czemu... Liska, możecie mi napisać, czemu nie mogę wziąć wszystkich od razu tych NPC-ów? Od czego to zależy? Bo szczerze mówiąc, nie jestem pewny. Ja bym chciał jeszcze szybko zajechać do jakiegoś miasta. No boję się, kurde, że mi zaraz będą oblegać ten zamek, no ale dobra. Chcę sprzedać tych właśnie więźniów, bo nie spowalniałem je dość mocno. W tym czasie, jak będziemy jechać, to też nam się przy okazji zregenerują ludzie, więc... Nie ma co narzekać. Dobra, wow, naprawdę w bardzo szybkim tempie zajęliśmy ten zamek. Podoba mi się to. I like it. O nie, czy my naprawdę będziemy mieli teraz pecha i nie spotkamy pośrednika okupów? Hat Merchant, wow. Podróżnik, no nie. Ty masz pierdoły, gościu. Nie chcę z tą gadać. Ja bym cię zabił z chęcią. Spokojnie, będziemy mieli wojnę z Francją. To zabijemy go. Dobra, w ogóle zobaczmy nasze nowe osoby. No właśnie, to jest Nestor, w sumie mogę go nie brać. Jesteś beznadziejny. Jesteś tak beznadziejny, kolego. On jest chirurgiem, ale on jest słaby. Trzeba będzie go dobrze wyszkolić. O, i ty, przyjacielu, jak tutaj... Ja pierdzie. Jestem Pathfinder cały. No nieciekawie, no ale trudno, no wyszkolimy ich i damy ich na pewno samą górę. Jezus Maria, ile mam tych ludzi. Dobra, tutaj was jeszcze wyszkolę.
Okej. God damn it, spam. No i dobra. No i dobra, mamy 109 tysięcy narów. No bym miał na pewno więcej, gdyby nie to, że nie mam gdzie sprzedać tych mieniów. Czy to jest jeszcze... To jest chyba jeszcze miasto liczone. Chociaż niby... Nie, to chyba... Nie wiem, zobaczymy. Nie, zamek. To dupa. Dupa blada. Okej. Okay. No i proszę bardzo, zaczynamy się rozwijać. No pomału, pomału do przodu idziemy. Pomału idziemy do przodu, tak. No i chyba będziemy walczyć z Norwegią. Właśnie, pójdziemy teraz do naszego zamku, wyślemy dyplomatów do Anglii. Bym o tym zapomniał. Właśnie, więc z Anglią będę chciał mieć dobre relacje. No i w kolejnym odcinku będziemy albo atakować Stirling, albo będziemy się szykować do zajęcia pierwszego naszego miasta, w naszym imperium husarów. Strasznie mi się podoba ta nazwa, wiecie? Jest taka bardzo polska. Przynajmniej się tak bardzo kojarzy właśnie z Polską. Wiecie, bo to chodzi o to, że my jesteśmy taką odrodzoną Polską, no nie? Że jesteśmy takim odłamem. O, jesteśmy takim odłamem. Jesteśmy takim jakby dezerterem. Stworzyliśmy nowe państwo, które ma swoje zasady o wiele lepsze, ale też właśnie tutaj głównie jesteśmy Polakami. Wiecie, taki troszeczkę smaczek klimatyczny i tak dalej. Strasznie fajna sprawa. Podoba mi się to. Tak, Imperium Husarów właśnie mi się bardzo kojarzy z polską nazwą. Nie wiem czemu. No, może dlatego, że ze względu jest od husarii ten wyraz. Co prawda, no zaraz będą mówić, że to nie te czasy! Co to ma być? No ale well fuck. Niemcy w ogóle... Czy ja z Niemcami mam wojnę, że on ucieka? O mój Boże. Zachowały się te frakcje, które w Polsce mnie nie lubiły. O, 110, okej, okay, wiesz co, kolego, jesteś dobry. Fajnie rozwijasz ten zamek, podoba mi się to. A tu ile mamy? 151 ludzi, wow, easy. Proszę stąd wypierdziać, nie, no nie będę go atakował, bo nie chcę, żeby tutaj Niemcy do mnie przyjechali. Zrobią mi tutaj inkwizycję świętą i będą jaja, co? Święte Imperium. A, no to dobra, no to was atakuje gnoje. Ty gnoju, 4-9. No nie złapię cię chyba. A jednak, może? Maybe? No to składzimy Niemca, będzie mi tu wioskę plądrował. Spierdzielaj. Spierdzielaj, chłopie. Wow, to czekajcie. No i znowu zapomniałem wysłać ludzi, okej, okay, po tej bitwie. O, jest ciemno, wow. Dobra, pocieszymy ludzi. Ma bardzo malutką armię, więc od razu lecimy naszą kawalerią. To jest fajne, bo my tutaj mamy całkowicie wpływ duży na oddział kawalerii w naszym... Na kawalerię w naszym oddziale. Z tego powodu, że te zamki... obojętnie jakie, tak, ogólnie jeżeli chodzi o typ danej prowincji zamek, to zawsze mamy konne jednostki, więc... Jest fajna, z miast z kolei możemy mieć właśnie albo najemników, którzy są drożsi, ale jednak są bardziej wyszkoleni. No albo jednostki poborowe, też piechoty. Jeżeli nie zależy mi na wyszkolonych najemnikach. To jest to bardzo fajna sprawa. Dobra, spróbujemy go z konia wywrócić. Okej. Okay. Zaraz go sobie zabijamy pomalutku. Chyba, że zaraz ktoś mi go odbierze. Ty gnoju, nienawidzę tych włóczni. No nie, jeszcze się zasłania. No i go nie zabiję. Patrzcie, ale jaja. Wykorzystują! God damn it! To jest mój kill! No. Dziękuję. Dobra, no i wybici. Nie, gdzieś jeszcze przybyli nowi wrogowie, tylko gdzie? Tutaj gdzieś koło nas się odrodzili, ale niewiele ich jest, więc... A ja w tej nocy też niewiele to widzę, niestety. Nie wiem, gdzie oni są, nie mam pojęcia. Tutaj kogoś bili. No trudno się mówi. Dobra, wychodzi na to, że chyba nikogo nam tutaj nie zabili. Przynajmniej nie widziałem żadnego czerwonego napisu. Więc fajnie, fajnie. No w sumie taki niewielki oddział, jakby nam kogoś zabił, to by było mi smutno, naprawdę. O, uciekł? Nie, chyba go zabili, czy uciekł, nie wiem. Chyba uciekł, o. To niedobrze. Okej. Okay. NPC został ukraniony i ten słaby, dobra. Weźcie sobie broń, panowie, NPC-owie nasi niech wezmą. Dobra, idziemy do naszego zamku. Idziemy do naszego zamku. Jezus Maria, że tylko zdążył, mi Anglia wojny nie powiedziała. To jest w ogóle... Tutaj jest gród. Ktoś od Wicku właśnie ze Szkotów wybudował gród i jest on szkocki. Jest nasz lord! Dzień dobry, chcę z tobą pogadać jeszcze. Halo, halo. No, to było dobre, to było dobre. Mogę ci dać właśnie wojsko, zadanie, no w sumie jestem królem. Na kampanii nie będziemy na razie zwoływać, bo nie ma to sensu. Jeszcze komuś musimy dać właśnie wioskę.
O, i widzę, że on ma szkockie jednostki. No to super, super. To szkockie jednostki są dobre, wiecie? Nawet bardzo dobre. Okej, idziemy do sali lorda, idziemy do naszego ministra i... I wyślemy kogoś. W ogóle zaraz zobaczymy, jak tutaj wyglądają nasze raporty w naszym klasie, bo to też trzeba nadzorować. Dobra. Pragnę wysłać emisariusza, wysyłam właśnie do Anglii. Chcę wysłać prezent, damy 6 tysięcy. John niech pójdzie. Okej. Dobra, poczekamy. Na pewno to przyjmą. 6 tysięcy narów. Zobaczymy. Dobra, z kim my się bijemy? No tak, nie, czy się tylko bijemy z Niemcami i ze Szkotami? To w sumie nie jest najgorzej, jest całkiem przyzwoicie. No to mi się podoba, wiecie? Fuck yeah! No dostają szkodzi w pierdziel. No, widzicie w ogóle, jak tutaj ludziom nie mówią? Tutaj nie poddam się, no i nie poddam się, nie będę się podał, nie ma takiej opcji. Jesteśmy za dobrzy, żeby się podawać. Dobra. Mamy jakieś pieniądze skarbcu? 18 tysięcy już nam się tu uzbierało. Ja pierdyle. What the fuck? Dobra, bierzemy. Wow, to jest... Opłaca się być królem w tej grze. Opłaca się założyć swoje królestwo. Mamy mi pisać się Luiska, że właśnie... A czy ktoś mi pisał... Jedna osoba chyba pisała, żebym dążył do marszałka bycia w Polsce, ale... To jest takie lipne, wiecie, no bo... Po pierwsze trzeba było mieć dużo relacji na plusie z samym królem i z innymi lordami, a to już nie lada czasu wymaga i to zadania, wykonywanie dla nich zadań jest dość nudne. I to mi nie dałoby takiej satysfakcji, bo bycie marszałkiem, no niby tak, zajmujemy jakieś tam zamki, można zajmować zamki, miasta i tak dalej, można te kampanie wojenne zbudować, ale... To jest takie pójście na łatwiznę, wiecie? Założenie klasa moim zdaniem jest sobie lepsze, bo... No bo jednak tutaj już rządzimy my, podejmujemy strategię, jest to bardzo fajna rzecz. Już tutaj mamy wpływ na inne frakcje i dzieje się o wiele ciekawiej moim zdaniem. Swoją drogą to klasa Aragornu wybija całkowicie Francję. Zobaczcie, tutaj się odpierdziela. Niemcy też są potęgą, ile się rozrośli, jak się na południe. Węgry dostają wpierdziel chyba od Polaków. Ale Polska chyba nie zajmuje nowych ziemi. Nie widzę, żeby coś zajęli nowego. Dobra, wiecie co, Luiska? Ja to podziękuję za obejrzenie. W następnym odcinku się dowiemy, co król odpowie na naszą propozycję. Nie będę chyba raczej nic robił poza odcinkiem, tylko będziemy od razu lecieli na to miasto. No za pierwszym razem nie zajmiemy go, to jest bardziej niż pewne. Ale poczekamy, aż mi się ludzie zregenerują i pójdziemy ewentualnie do tych tutaj zamków norweskich i miast do miast angielskich i weźmiemy sobie kilku najemników. No i z powrotem w drugiej turze ataku zaatakujemy, więc kolejny odcinek prawdopodobnie będzie troszeczkę dłuższy, bo będziemy dwa razy atakować, dwoma podejściami będziemy zajmowali to miasto. Ale dam radę, nie będzie żadnego z tym problemu. Dobrze, więc tak, ja zapraszam Luiska do komentowania, lajkowania i udostępniania moich filmów, no bo w ten sposób pomagacie mi w rozwoju mojego kanału, no bo moje filmy są wyżej pozycjonowane, no i więcej osób natrafi na mój kanał, więc dziękuję wszystkim osobom, które lajkują, komentują i udostępniają moje filmy z całego mego serduszka. I my widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się podobał film, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!